Marcin Różalski dla portalu Fightsport. Marcin, dziękuję bardzo za zaproszenie mnie tutaj do Różalewa, jak to mówią. Cieszę się, że tu jestem. No i cóż, witaj. Witam wszystkich. Marcin, jesteśmy świeżo po konferencji prasowej KSW, akurat byłem na niej. Miałem okazję posłuchać też między innymi fragmentu dotyczącego ciebie. Między innymi Maciej Kawulski odniósł się do tego, dlaczego nie walczysz i powiedzmy, jakby to powiedzieć, stwierdził, że cały czas drogi są otwarte i chciałby, żebyście się dogadali. Przynajmniej takie było ogólne przesłanie. Co ty o tym myślisz w ogóle? Wiesz, przede wszystkim tak, ja w każdym wywiadzie mówiłem, że nie zamykam sobie też drogi, nie zarzekam się, że nie zawalczę, prawda? Tylko, że tak jak kiedyś walczyłem dla federacji, dla Maćka, dla Martina, tak teraz nie zawalczę dla nich, tylko zawalczę u nich. Czyli po prostu nasze tam relacje się gdzieś popsuły. Życie tak to wszystko pokierowało, ale tak jak mówię, teraz jestem związany kontraktem menadżerskim, umową menadżerską z Arturem Ostaszewskim i po prostu on to prowadzi. Wiesz, no ja powiedziałem, nie każdemu musi pasować to, co pasuje innej osobie, prawda? Bo na przykład ja jestem wegetarianinem, i nie będę wszystkich namawiał, żeby byli wegetarianinami, tak? Kto chce, to będzie. Ja mam tatuaż na twarzy, ktoś nie ma. Tak samo na przykład mi pewne zachowania w stosunku do mojej osoby w federacji się nie podobały i dlatego wybrałem taką drogę, tak? Jeżeli na przykład dostanę propozycję dobrą od federacji, za którą ją zaakceptujemy, będzie to mega opcja sportowa, za czym pójdą oczywiście pieniążki. Nie będę walczył żadnych free fightów też oczywiście, ale żadnych supportów. Ja nie muszę walczyć main eventów, tak, walk w tych, ale na pewno nie będę walczył z supportów, bo nie po to siedzę całe życie w sporcie. No właśnie, to jest ten podstawowy problem, tak, bo to już podnosiło wielu zawodników, między innymi ostatnio słyszałem też wypowiedź Michała Materli, który też powiedzmy w pewien sposób nie chce się godzić jakby na warunki, które dostają celebryci, które dostają osoby, które, wyraźnie to podkreślę, osoby, które no powiedzmy mają ciśnienie i parcie na szkło i chcą zarobić trochę pieniędzy przy okazji powiedzmy popularności takiego sportu jak MMA i te osoby przychodzą no i stawiają żądania, są głównymi gwiazdami, są też promowane jako główne gwiazdy, a nie zawodnicy, którzy za przeproszeniem ciężko zasuwają, tak? No tak można powiedzieć, nie niedzielnie, o tak. Tu chodzi o co innego, bo teraz żeby to nie wyszło, że jakaś tam hipokryzja ze mnie w tym temacie. Ja nie mam do nich pretensji, że oni walczą, broń Boże. Nie mam pretensji, że oni zarabiają tak duże pieniądze. Nie zarabiam jeszcze więcej, ja nikomu do kieszeni nie patrzę i też nie chcę, żeby ktoś mi zjechał do kieszeni. Jeżeli ludzie chcą to oglądać, niech oglądają. Jeżeli promotorzy chcą robić takie walki, niech robią. Tylko dlaczego w związku z tym nie jest uszanowana praca zawodników, tak? Dlaczego ci ludzie od razu mają tak wywindowane gaże, to jest następna sprawa. I czemu właśnie musimy walczyć z supporty? Przecież jeżeli ludzie chcą obejrzeć taką walkę, to czy kupując bilet, muszą kupić wejść na halę, czy kupując pay per view. Mi na przykład osobiście, pieski spokój, Miszka, mi osobiście nie zależy na poklasku, przecież na hali zostaną ludzie, którzy mi szczerze kibicują i którzy chcą zobaczyć moją walkę. Tak kto nie chce oglądać, przecież nie jest na siłę trzymany, prawda? Dlatego niech przyjdą, obejrzą sobie tę walkę i idą do domu. Albo wyłączą, jak kupisz pay per view, prawda? I to mnie boli, to mnie też zabolało przy ostatniej gali. No właśnie, no, odejdź. Jakbyś mógł zostawić. Dobra, okej, okay, jesteśmy, dobrze. Jest okej. Przepraszamy, ale tak to jest w Różalowie. Zakłócenia chwilowe na linii. I wiesz, i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. I dużo zawodników to razi, ale mało o tym mówi, prawda? No bo nie ukrywajmy, no to też wiesz, muszą się w jakiś sposób też podporządkować, no bo nie będą wtedy walczyć, bo dostaną warunek, na przykład wiesz, no nie mają na przykład takiej sytuacji materialnej jak ja czy inni zawodnicy. Oczywiście moja sytuacja materialna też nie wynika tylko z tego, że walczyłem w KSW, no bo ja, kto się interesuje, to wie ile lat walczę. Poza tym też pracowałem, poza tym mam rodziców, którzy też pomagali mi, także wiesz, to wszystko jest, moja żona też pracuje, także wiesz, o to w tym wszystkim chodzi. No i jeszcze nie będzie im pasowało, no to dostaną, wiesz, bilet i do widzenia będą musieli szukać, także też myślę, że często zawodnicy taki z bólem serca to przyjmują, przełykają, ale im to też nie pasuje.
To właśnie, bo też jest to też ciężkie czasami do zrozumienia przez kibiców, tak? To znaczy, celebryta występuje przed zawodnikiem, który walczy o pas, tak? No pasy są tym najcenniejszym trofeum. Weźmy przykład stadionu. Walką otwarcia była Adrianna Lipski. O pas. I to jest dziewczyna, która wszystkie walki kończy w pierwszych rundach. I dziewczyna, która może w UFC spokojnie zawalczyć, tak? Od razu. A zauważmy, że w UFC obojętnie jaka jest walka o pas, czy to są zawodnicy bardzo medialnie rozpromowani, jak na przykład, no nie wiem, Ronda Rousey czy Brock Lesnar, tak? To i tak oni walczą main eventy. I tak to są walki. Nie ma walki o pas na początku. Czyli no jest uszanowanie mega zawodnika, prawda? I tej sportowej takiej otoczki. No to i dlatego no ja uważam, że to jest bardzo słabe. Czyli definitywnie Katowice, powiedzmy, są poza twoim zasięgiem. Definitywnie. Katowice na pewno nie. To na 1000%. To od razu powiedziałem. W gala wiosenna to zależy, czy nie będzie kolidowała z galą DSF. No bo Miszka! Bo tak jak już jest to wszemi wobec wiadome, podpisałem kontrakt ze Sławkiem Dubą z Federacją DSF Kickboxing Challenge. No i teraz priorytetem są tam starty. Czyli na przykład jeżeli będzie, przypuśćmy, gala KSW ta wiosenna w marcu, początek marca, a gala DSF-u będzie początek kwietnia, no to niestety muszę odpuścić, żeby nie było jakiejś tam awarii w kategorii jakiejś głupiej kontuzji czy jakiegoś takiego no, głupiego jakiegoś epizodu, co mnie wykluczy, prawda? Powiedz mi, na ile byłoby to kolizją w treningach kickboxerskich i na ile byłoby to, powiedzmy, dla ciebie, powiedzmy, trudne, żeby jednak robić coś innego pod MMA, no bo to są jednak mimo wszystko te same, ale inne treningi, tak? Wiesz co, najbardziej się obawiam jednej rzeczy, że gdy będzie bliski dystans, clinch, zwarcie, to będę chciał haczyć. Będę gdzieś tam chciał, bo wejścia z dystansu, no raz mi się udało przewrócić Pawła Słowińskiego po tym, jak mnie kopnął w krocze i po prostu tak jak patrzę na to z biegiem czasu, sobie wszystko układam, na tak naprawdę na zimno, to myślę, że to było głównym powodem, bo do tej pory mam problemy z tym. Nieraz to mi doskwiera, nawet przed walką bodajże z Pudzianowskim. Musiałem robić USG jednego jądra, bo no, na sparingach dostałem dokładnie w to samo, dokładnie w te same miejsce i no, ja już miałem obawy, że jakiegoś raka mam, że jakiegoś guza, prawda? Na szczęście to tylko mocny kwiat, jakieś tam popękania były. Także tylko raz. A dwa, no ja nie jestem jakimś nie wiadomo jakim graplerem, tak? Jestem raczej wszystko anty, czyli antyzapasy, antyparty. Radzę sobie jakoś w tym parterze, uciekam i potrafię coś tam zrobić. Także tylko tego się obawiam, no bo stójka, no nie ukrywajmy. No, ja jestem zwykłym biokiem, zwykłym jestem chuliganem i w tym się znajduję i w tym się dobrze czuję. Chciałbym zakończyć ten wątek KSW do końca. Powiedz mi tak, wymarzony rywal, który na przykład na wiosnę byłby w twoim kręgu zainteresowania, przede wszystkim interesująca walka ze względu na jakieś, powiedzmy, twoje, tak? Chociażby załóżmy ten rewanż, o którym żeśmy rozmawiali z Pudzianem, czy załóżmy jakaś inna walka, zawodnik, załóżmy typu takiego, który może w przyszłości odgrywać już kluczową rolę w KSW. Mam na myśli Andryszaka, tak? Na przykład. Znaczy tak, na pewno na tą porę i na tą chwilę nie interesują mnie już w ogóle walki z Polakami. W ogóle. Nie interesuje mnie pokazywanie, kto jest kogo lepszy, kto będzie wyżej w rankingach. Nie. Na tą chwilę ja odcinam bardzo grubą krechą to, co było. K1, Muay Thai, kickboxingi, MMA, wszystko. Nie ma tego. Teraz jest nowy rozdział w moim życiu i ten rozdział nazywamy Hej Przygodo. Ja chcę walczyć dla przyjemności, dla fanu. Ja chcę spędzić swoje ostatnie lata, bo mam 40 lat. Nie mówię ostatnie lata życia, bo nie wiem ile będę żył, nikt tego nie wie, tylko ostatnie lata mojej sprawności fizycznej i takiej tężyzny, bo mam to nadal, bo jestem cały czas w dobrej formie, na cieszeniu się i na bawieniu się tym, na co spędziłem całe życie. Nie interesują mnie wyniki walki. Ja na przykład stoczę walkę, ja mogę schodzić z ringu, ja nie muszę słuchać werdyktu, bo mnie to nie interesuje. Dlatego ja bym chciał walczyć na pewno, mówię, nie z Polakami. I chciałbym walczyć z zawodnikami takimi jak ja, czyli tak, wiekowi, no nie ukrywajmy, ja mam 40 lat, popsuci tak jak ja, rozbici, z bilansami walk, zawodnicy, których ja na przykład, tak jak patrz, miałem kiedyś walkę z Pawłem Słowińskim. Gdy Paweł walczył w K1 w Japonii,
to ja patrzyłem się na niego i zawsze chciałem być tam, gdzie on. Ja mu nie zazdrościłem, że a, bo tylko ja też tam bym chciał, tak? Nie udało mi się. Miałem walkę z Peterem Grahamem, tak? No to jest zawodnik, który budował, tak? Budował to wszystko. Miałem możliwość, nie wyszło, walki z Jeromem Lebanerem, tak? No właśnie do tego chciałem, powiedzmy, nawiązać, tak? Gdyby KSW zaproponowało ci walkę z Lebanerem, bo może czymś by go skusiło tutaj i on by się zdecydował w końcu, ten trzecie podejście, bo tam w tych dwóch poprzednich podejściach nie było winy KSW, z tego co ja wiem, tak? To była. No okej, okay, no wiem, że a, no tak, no, można tak to ująć, ale wiem, że Lebaner się sam wycofał, tak? Że on się wycofał i z pierwszej walki faktycznie podjął taką decyzję z różnych względów. Teraz niedawno wrócił do MMA, nie udało mu się, ale gdyby oni zaproponowali, to powiedziałbyś tak, ze względu nie ze względu na finanse, nie ze względu na KSW, tylko ze względu na Jeroma Lebanera, wielką legendę, z którą miałeś Chica Kongo kiedyś, tak? No, a teraz, powiedzmy, byłby Lebaner. Powiem ci tak, po tym jak wyszło, że tej drugiej walki nie było w ogóle, to była fikcja, to była nieprawda, to zeszło też ze mnie taka, może nie to, że niechęć do Jeroma, co bardziej tak lekki żal za to, że dwa razy się nie podjął walki. Marcin, ale on od tamtego czasu nie wziął żadnej walki w MMA, poza to ostatnio w Rizin, tak, gdzie wyszedł i faktycznie przegrał, to on nie, przez ileś lat nie walczył w MMA. Tu chodzi o to, że ta walka, którą miałem z nim stoczyć, była nieprawdą. Z tego co wiem, to po prostu było tam jakieś takie nakręcenie. I teraz powiem ci tak, o wiele bardziej bym wolał zawalczyć na przykład czy z Jeromem, czy z Peterem Grahamem, u Sławka w K1, bo to byłoby piękne. Posłuchaj, wyobraź sobie taki scenariusz. Wychodzimy, pyk, pyk, stajemy w środku ringu, obydwaj na podwójnej gardzie i pierzemy się. Nie ma tej obawy, nie ma tego dystansowania, nie ma jakiegoś szachowania, że a, żeby mnie nie przewrócił. Nie, kto padnie, kto pierwszy padnie i odchodzi. Tak jak wspomniałeś o Czeku Kongo. Teraz ostatnio też, znaczy jeszcze przed stadionem, pisał do mnie promotor Patrisa Quinterona, z którym też walczyłem, też przegrałem i też, widzisz, ja dużo walk w życiu wziąłem, bo ja nie odmawiam walki, bo ja mam taki charakter, ale dużo walk wziąłem, których nie powinienem wziąć na tamtą porę, ponieważ walka z Patrisem Quinteronem to była 14 czy 15 walka moja w roku, już byłem naprawdę zniszczony, to było tydzień jeszcze po turnieju w Nowym Targu, gdzie przegrałem z Łukaszem Jaroszem, strasznie kolano miałem zniszczone po walce z Romanem Kleiblem i wziąłem tą walkę z Patrisem, bo nazwisko Patrisa tego wymagało ode mnie. I ja widziałem, że na przykład były sytuacje, że Patrice dostał do mnie czy high kicka, czy gdzieś ja widziałem błędnik, że już gdzieś tam pływał, ale ja nie miałem tego pójścia do przodu. Raz, że zniszczenie, dwa, że nie była aklimatyzacji, bo wylądowaliśmy w piątek, walka w sobotę, około godziny 22 czy 23, prawie 40 stopni na dorzu, było na Cyprze, także to się wszystko ten. A teraz, gdy jest na przykład federacja DSF, są możliwości bardzo fajne, tak? Także to ja bym wolał przed z takimi zawodnikami stoczyć walkę u Sławka na galach, wiesz, DSF-u, a jeżeli chodzi o KSW, jeżeli by na przykład najbardziej, nie to, że mam pretensje, nie mam, że żal, tylko to jest, według mnie jest to takie lekki znak zapytania, walka z Peterem Grahamem, bo uważam, że pierwszą rundę dobrze prowadziłem, fajnie wszystko szło, do momentu, jak mi nie strzeliło lewe kolano, które miałem jeszcze popsute po Niku Rozborał, a w drugiej rundzie jak poczęstował mnie na prawe kolano i poszło i prawe. I wtedy już po prostu, wiesz, no ja mam duży próg wytrzymałości, ale są takie sytuacje, że po prostu, no, nie, rady. A gdyby padła jakaś propozycja, powiedzmy, też poza KSW, tak? Mówię tutaj o walce w MMA, na przykład Aleksander Emelianenko, do którego też tam są przymierzani różni rywale, też szukają do niego jakichś rozwiązań. To jest zawodnik, który przegrał z Peterem Grahamem, a z kolei, powiedzmy, gdzieś jakby ta sugestia nasuwa się jakby sama z siebie, że ty mógłbyś spróbować z Aleksandrem Emelianenko. To są zawodnicy. Ja mówię poza granicami kraju oczywiście. To są zawodnicy i walki z takimi zawodnikami dla takiego jak ja, to jest sens życia. To jest po prostu sens życia. To jest coś, o czym się marzy. To młody chłopak oglądając jakieś tam filmy, walki tych bohaterów, nagle ma możliwość walki z takim zawodnikiem, z takim nazwiskiem, który cały świat zwojował, prawda? Walczył z największymi nazwiskami, z najlepszymi zawodnikami świata. I teraz masz możliwość walki z takim zawodnikiem i to powoduje, wiesz co, to powoduje, że w pewnym momencie ty się cofasz w czasie. Ty nie czujesz swojego wieku, ty nie wiesz, że masz 40 lat, że ty teraz dopiero masz możliwość zawalczenia z tym zawodnikiem, że jesteś no dziotkiem, bo masz 40 lat. Nie, ty cofasz się do tego momentu, wiesz, tego właśnie siedzenia dzieciaka przed telewizorem, stykania po kanałach i oglądania swoich bohaterów i ty masz szansę
stanąć przed tym bohaterem. I tu to jest piękne, to są chwile, dla których dla mnie to jest sens życia. Dla mnie to jest sens życia, walki z takimi zawodnikami. I tak podsumujmy ten wywiad dotyczący KSW, a i tak wszedłeś na temat DSF-u i co zawrzemy w odrębnym wywiadzie, od razu zapraszam serdecznie na wywiad odnośnie Federacji DSF i współpracy Marcina z DSF-em. I cóż, Marcin, ale ja myślę, że zobaczymy Cię i tu i oby jak najczęściej, bo kibice się Tobą interesują i życzę Ci dużo, dużo zdrowia oczywiście i też powiedzmy tych największych nazwisk, żeby tutaj do Polski dotarły i być może stoczyły tutaj dobrą walkę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Dziękuję.